Dzisiaj jest 22 maja, jest już zachód słońca, tak jak widzicie, prawie słońce zachodzi i święto deklaracji Bába jest obchodzone 23 maja, właściwie to jest 22 maja wieczorem i obchodzi się to święto 2 godziny po zachodzie słońca. I nie organizujemy dzisiaj jakichś dużych obchodów z dużą ilością gości, ponieważ 2 godziny po zachodzie słońca to będzie godzina 22:30. I wydawało się nam, że raczej nikt nie przyjdzie do nas o 22:30, aby to święto z nami świętować, aby to święto obchodzić, i zdecydowaliśmy mieć takie małe rodzinne obchody. Ale powiem Wam, co świętujemy, jaką to okazję świętujemy i będziemy Was mogli zaprosić później na nasze obchody. W Persji w roku 1844 panował taki nastrój oczekiwania na ponowne przyjście Objawiciela Boga, na ponowne przyjście Mesjasza. Ludzie oczekiwali przyjścia jakiejś istoty, która da kolejne objawienie od Boga ludziom. I bardzo wiele osób, wielu ich uczniów oczekiwało i medytowało, modliło się i starało się odnaleźć obiecanego. I jednym z takich poszukujących był młody człowiek o imieniu Mullá Husayn. I Mullá Husayn bardzo chciał znaleźć obiecanego i wyruszył ze swojego miasta. Najpierw w ogóle modlił się, medytował i pościł przez wiele dni i bardzo chciał odnaleźć obiecanego. I w swojej modlitwie i medytacji coś właśnie go tak tknęło, aby wyruszyć do miasta Shiraz. I przybył do miasta Shiraz i właśnie szukał obiecanego w tym mieście. I pod bramą miasta Shiraz, właśnie o mniej więcej zachodzie słońca, spotkał młodzieńca. I ten młodzieniec od razu go niesamowicie ujął. Młodzieniec ten zaprosił Mullę Husayna do swojego domu w Shirazie. I tam właśnie młodzieniec ten w rozmowie z Mullą Husaynem objawił jak gdyby swoją misję. I Mullá Husayn miał kilka takich znaków, które jak gdyby oczekiwał, że ten obiecany będzie manifestował, będzie objawiał. I wszystkie te znaki objawiły się w tym młodzieńcu. I Mullá Husayn tej samej nocy uwierzył, że ten młodzieniec jest obiecany. Ten młodzieniec był to Seyed Ali Muhammad, który później przyjął tytuł Báb, czyli brama. I dzisiaj właśnie 2 godziny po zachodzie słońca będziemy obchodzić i upamiętniać ten dzień, kiedy w roku 1844 Báb objawił swoją misję swojemu pierwszemu uczniowi o imieniu Mullá Husayn w mieście Shiraz w Persji, w dzisiejszym Iranie. Báb był jak gdyby objawicielem, który przygotował drogę na przyjście jeszcze większego objawiciela niż on. Był on jakby takim heroldem, był takim zwiastunem. I jego misja w ogóle była bardzo krótkotrwała, ponieważ zginął śmiercią męczeńską w 1850 roku. Ale wszystko to rozpoczęło się właśnie 23 maja 1844 roku, kiedy to Báb objawił swoją misję pierwszemu uczniowi, czyli Mulli Husejnowi. Mullá Husayn go znalazł sam poprzez modlitwę, medytację i oprócz tego jeszcze znalazło Bába później 18 kolejnych osób, 18 kolejnych uczniów, znowu poprzez modlitwę, medytację i poszukiwania odnalazły wszystkie te osoby właśnie Bába. I te osoby nazwane zostały literami żyjącego. I wraz z Mullą Husaynem było tych liter żyjącego 18 i wraz z Bahá'u'lláhem było ich 19. Jakby Báb przyszedł po to, aby przygotować drogę na przyjście objawiciela jeszcze większego niż on, czyli Bahá'u'lláha. W wierze Bahai mamy dwóch objawicieli, mamy Bába i Bahá'u'lláha. I to jest właśnie bardzo, bardzo szczególne w objawieniu Bahai, że jest tych objawicieli dwóch. Jeden, który miał bardzo krótką misję, zginął śmiercią męczeńską w 1850 roku w mieście Tabriz i później Bahá'u'lláh. Ale to już jest kolejna historia. Powoli słońce zachodzi, a my idziemy do domu i niedługo będziemy przygotowywać już obchody naszego święta. Będzie malutkie, kameralne. Będziemy razem z rodziną i także właśnie Was zapraszamy, abyście świętowali z nami. Zobaczcie, jaki jest piękny zachód słońca. Specjalnie na obchody deklaracji Bába. I to na nagraniu nie wygląda tak pięknie jak w rzeczywistości. W rzeczywistości to słońce jest ogromne i jest ono w ogóle różowe, jest niesamowite. For the most great name has come, riding upon the clouds of transcendent majesty. Praise be to Thee, O Thou who art He, O Thou besides whom there is none but He. O inhabitants of the dominion of divine attributes in the realm of glory, make ready to enter the presence of God, for the soft breezes of holiness have wafted from the sanctuary of the divine essence, and this, verily, is a conspicuous bounty. Praise be to Thee, O Thou who art He, O Thou besides whom there is none but He. Mullá Husayn, He is their son. Najczcigodniejszej istoty oraz chwała, która zajaśniała z Twojego najjaśniejszego piękna, spoczywają na Tobie, o Ty, któryś jest uosobieniem wielkości, królem wieczności i Panem wszystkich znajdujących się w niebie i na ziemi. Świadczę, że dzięki Tobie wszechwładza Boga oraz Jego panowanie, a także majestat Boga oraz Jego wielkość zostały objawione i jutrzenki pradawnej świetności rozlały swój blask w niebiosach Twoich nieodwołalnych wyroków. Piękno niewidzialnego zajaśniało nad horyzontem stworzenia. Świadczę ponadto, że samym tylko pociągnięciem Twojego pióra Twój nakaz stań się został ustanowiony i ukryty sekret Boga wyjawiony, i powołane zostały do życia wszystkie stworzone rzeczy i zesłane zostały wszelkie objawienia. Husayn spoke later of that meeting. The youth who met me outside the gate of Shiraz overwhelmed me with expressions of affection and loving kindness. They extended to me a warm... Były wspaniałe. Ja chciałabym dalej świętować, ale muszę już iść spać. Dobranoc, dobranoc.